Bramy do Świętego Miasta zamknięte, a przed tymi bramami pielgrzymi, którzy tłumnie gromadzą się w oczekiwaniu na poranek. Wtedy właśnie strażnicy otworzą bramy i główną ulicą wszyscy pomaszerują na plac Świętego Piotra. Nie wszystkich on jednak pomieści. Na placu Świętego Piotra może znaleźć jednocześnie około 150, góra 200 tysięcy pielgrzymów. Ci, którym się to nie uda, będą musieli zadowolić się relacją z beatyfikacji pokazywaną na telebimach. Wśród powiewających flag w tym stojącym tłumie, oprócz przeważającej ilości polskich flag, są także flagi, reprezentacje z Francji, jest ekipa z Brazylii, są Portugalczycy, Hiszpanie, no i oczywiście Włosi, którzy tutaj naprawdę bardzo pomagają wszystkim pielgrzymom, są dość serdeczni, chociaż również niestety bardzo, bardzo, bardzo powolni. Ci spośród pielgrzymów, którzy już byli przekonani o tym, że nie dostaną się na mszę beatyfikacyjną na plac Świętego Piotra, postanowili się przespać. Śpią tutaj, w samym centrum, tuż obok Sant'Angelo, śpią i czekają na poranek.